Siemanko, z tej strony Adam i witam was na kanale i w Tomi Graj. No jak zapewne już wszyscy wiecie, nie zdążyliśmy nacieszyć się sukcesem naszej dyscypliny w postaci zwycięstwa Bartosza z Marzlika w plebiscycie przeglądu sportowego, bo na środowisko żużlowe spadła wielka bomba. A mianowicie, w czwartek wieczorem dochodziły nas pierwsze informacje, jakoby szykowała się wielka afera dopingowa z udziałem jednego z najlepszych zawodników Polski, a domysły padły na Maksyma Drabika. Powiem szczerze, jak to przeczytałem, to myślałem, że to jest jakiś żart, tak? Że to jest prima aprilis. Mówię sobie, no nie, no tak nie może być, no wręcz spadłem z krzesła. Poszedłem spać, budzę się w piątek rano, no i się zaczęło. Tak zwana, brzydko się wyrażę, gównoburza. Niektórzy, nie czekając na żadne wyjaśnienia, na więcej szczegółów i informacji, już obsmarowali Torresa w necie. Już było nabijanie się ze Sparty Wrocław i że innym klubom walczącym o Torresa się upiekło. No dobrze, ale zacząłem zagłębiać się bardziej w temat, co jest w ogóle na rzeczy. Jak się okazało, krótko przed finałem PGE Ekstraligi, Maksio zrobił sobie wlewkę, a mianowicie kroplówkę z witaminami, do której rzekomo przyznał się podczas kontroli dopingowej. No i tak czytam, myślę sobie, no nic takiego, tak? I czytam dalej, że nie wykryto żadnych środków zabronionych, ale, i tu jest duże ale sama wlewka, czyli ta kroplówka czy te witaminy, jak tam nazwał, zawodnik robiąc sobie jakikolwiek, nie wiem jak to nazwać, zastrzyk czy po prostu wbicie czegokolwiek, nie może to przekraczać, jeżeli to są substancje niedozwolone, nie mogą przekraczać 100 ml. U Torresa było to podobno 500. Podobno prawnie powyżej tego limitu 100 ml może się to odbyć w szpitalu, jak lekarz zarządzi dla dobra sportowca taką czynność. I wtedy normalnie Torres by miał wypis ze szpitala od doktora, że musiała zostać zastosowana kroplówka o takiej i takiej pojemności i po prostu przedstawiłby to Poladzie. Wyczytałem też, że Polada miała problem z kontaktowaniem się z zawodnikiem, bo chcieli tą sprawę wyjaśnić. No ale tak czytam i w końcu mówię, nie, no może to jest jeszcze nieprawda, że może chodzi o innego zawodnika. Aż natrafiłem na oświadczenie klubu Sparty Wrocław. I powiem wam szczerze, spadłem z krzesła. Kopara opadł. Szybko wam je przeczytam. WTS Sparta Wrocław oświadcza, że jest świadoma postępowania wyjaśniającego prowadzącego przez Polada wobec Maksyma Drabika. Podkreślamy jednak, że w organizmie zawodnika nie wykryto żadnych niedozwolonych substancji. Co to znaczy nie wykryto niedozwolonych substancji? Skoro jest napisane, że nie można stosować żadnej wlewki powyżej 100 ml i jest tak w przepisach, to jeżeli jest się profesjonalistą, profesjonalnym sportowcem, to pierwsze czego się wystrzegasz, to antydopingowych testów. Pilnujesz się. Mieliśmy tym bardziej już tyle przykładów w żużlu, tak? Ostatnimi czasów. Ale zaraz do tego wrócę. Dokończę wam tylko tą. Polada nie zawiesiła zawodnika. Poprosiła jedynie o dodatkowe wyjaśnienia w związku z oświadczeniem zawodnika złożonym podczas kontroli antydopingowej o przyjęciu na kilka dni przed zawodami substancji nawadniających organizm. Działanie to zostało zaordynowane przez klubowego lekarza i było podyktowane stanem zdrowia żużlowca. Słyszycie to? Zaordynowane przez lekarza klubowego. To jeżeli zawodnik mdlał, czy się strasznie źle czuł, czy był osłabiony, to jedzie się do szpitala. Przecież zdrowie zawodnika zawsze powinno być najważniejsze, prawda? To i teraz ten klub deklaruje taką współpracę, tak? A nie zastanowił się wtedy nad konsekwencjami? Przecież jeszcze wyczytałem wczoraj, że Sparta nawet zmusza swoich zawodników, że każdą rzecz, którą chcą brać, muszą konsultować w klubie. A tu pozwolili sobie na taki numer? Ja tego nie rozumiem, no wytłumaczcie mi to, tak? Bo zaraz do Maksyma przejdę, ale pierw do klubu. I to w klubie, gdzie mu to podali? W takim razie klub nie może mieć żadnych pretensji do niego. Ale ja bym miał pretensje do klubu z uwagi na to, że powinni chłopaka wysłać do szpitala. A jeżeli zasłabłby na to, że nie daj Boże nieszczęśliwy wypadek? I co wtedy? To jazda za wszelką cenę? To jest niesamowite, wam powiem. To jest naprawdę niesamowite. Jak można być tak nieodpowiedzialny, żeby tylko osiągnąć swój cel? Moi mili, w necie pojawia się tyle komentarzy, że to jest aż obrzydliwe, wam powiem. Ja rozumiem, można pojechać. Swojego klapsa musi dostać, jak ja to powiem. I jak wiecie, grożą mu nawet 4 lata zawieszenia. Dla takiego zawodnika 4 lata, no to jest po ptokach.
bo nawet dzisiaj tłumaczyłem to mojemu synkowi, który ma 7 lat, to mu wytłumaczyłem, zobacz ile to jest czasu, że jak będziesz miał 11, to dopiero Torres będzie mógł wrócić na tor. Chociaż spokojnie, myślę, że aż tak wysokiej kary nie dostanie. Jakaś kara wydaje mi się, że będzie. Widać było to w przykładach Patryka Dudka. Ja wiem, że zaraz powiecie, że u niego to był niedozwolony środek, ale mimo wszystko i w tym przypadku, jak i w tym, to jest złamanie przepisów. I skoro grożą mu 4 lata, to nie są przelewki. To nie są przelewki, moi mili. I wam powiem, no strasznie się z tym czuję. Lubię każdego zawodnika, tak? Nie mam do nikogo pretensji, ale jak można zrobić taką głupotę? Do samego zawodnika, powiem wam szczerze, ja bym miał najmniejsze pretensje. Ja wiem, że to na końcu on decyduje. Ale to jest kolejna lekcja, jakimi ludźmi się otaczasz. Skoro jesteś już na tak wysokim poziomie profesjonalizmu sportowego, ty musisz wiedzieć pewne rzeczy. Ludzie z twojego otoczenia muszą wiedzieć. Muszą być ostrożni, przestrzegać się przed każdym najmniejszym błędem. Jak widać, chyba Maxio takich ludzi wokół siebie w tej chwili nie ma. I wiecie, co wam powiem, jest najgorsze w tym wszystkim? Że to jemu się oberwie. Nikt nie będzie rozmawiał, kto mu to doradził. Nikt nie będzie szukał winnych innych ludzi, osób. Tylko jego. Bo oczywiście na końcu to on się pod tym podpisuje. To on oddaje próbkę do analizy i to są jego wyniki i jego kariera. Co do Torresa, to wiemy, że ma paru wrogów w PZMocie, z niektórymi prezesami jest skłócony, także żeby ktoś do niego rękę wyciągnął, może być niewielu. I moi mili, ja po prostu tego nie zrozumiem. Podsumowując, moi mili, Maxowi grożą 4 lata zawieszenia, odebranie tytułu Mistrza Świata Juniorów. Nie wiem, jak to z ligą będzie potraktowane, i tak finał przegrali. Sparta, jeżeli dostanie jakiekolwiek zawieszenie, będzie bez Drabika musiała sobie radzić. To akurat dla mnie to jest najmniejszy problem, z uwagi na to, że skoro oni wiedzieli, to są tak samo winni jak i Torres. Bo i powinni razem za to odpowiadać. Nie chcę tu wnikać, co by było, gdyby był cały czas tata Maxa przy nim, czy byłoby inaczej, tego nie wiem i nie chcę w to wnikać, to jest ich rodzinna sprawa, tego tematu nie poruszam. I tak wam powiem, z jednej strony serducho się kraja nad tym zawodnikiem, bardzo mu współczuję, a z drugiej strony mam taką złość, że z chęcią naprawdę bym też wyrzucił z siebie te emocje, bo to po prostu jest głupota, jakich mało, naprawdę, jakich mało. I ja mimo wszystko trzymam kciuki za Maxa, żeby on się przede wszystkim trzymał, żeby przyjął tą całą krytykę na klatę, żeby może jak już będzie ten wyrok, jeżeli oczywiście, jeżeli to chodzi o Maxa, bo do końca też nie rozumiem trzymanie takiej tajemnicy, skoro już wiadomo, że coś się wydarzyło, tak? Bo dopiero by była afera, jakby nie chodziło o Maxa. Wszyscy się rozpisali, ja tu nawet film nagrywam, a tu nagle się okaże, że nie. Ale podobno na 99% chodzi o Torresa. I też chciałbym właśnie usłyszeć wersję Maxa, żeby on wyszedł do nas, nie do dziennikarzy, do nas, do zwykłych kibiców, i powiedział swoją wersję wydarzeń, jak to było. Bo to, że on specjalnie to wziął, żeby nie wiem, czuć się lepiej, żeby być szybszy, jakiś refleks, no nie, no umówmy się, w żużlu sprzęt, jeżeli o to mój kolega Mateusz powiedział, rocket fuel, jakbyś se wlał, to wtedy jest doping, tak? Ale tak, to ewentualnie możesz mieć ciut lepszy refleks, ale to i tak jeszcze o niczym nie świadczy. I tak jak powiedziałem, nie chcę się pastwić nad tym, bo jak czytam niektóre wpisy na internecie, to już jest przesada, tak? Wpadł, głupota i tyle. I takie jest moje zdanie. Co mi z tego, że ja go teraz obsmaruję i bym go tutaj powyzywał? No co to mi da? To mi nic kompletnie nie da. Ja ewentualnie to, co powiedziałem, chciałbym, żeby Max wyszedł do nas, do kibiców, w szczególności kibiców Sparty, powiedział, jak wyglądała ta sytuacja, wyjaśnił to i tyle. I ja cały czas będę śledził ten temat, tak jak wam mówiłem, będę tutaj robił jakieś filmy, jeżeli będzie to potrzeba, ale ogólnie też was proszę, napiszcie w komentarzach swoje zdanie, co tak naprawdę myślicie o tej sytuacji,
bez wyzwisk, bo to jest niepotrzebne, bez szydery, po prostu głupota moim zdaniem i tyle. I mówię, krew zalewa, ale my jesteśmy za malutcy, my możemy sobie tylko o tym pogadać, a odpowiedzialność za to wszystko i tak weźmie Maksym. Tak więc moi mili, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jak tak to zostawcie łapeczkę w górę. Oczywiście proszę was też, jak nie subskrybujesz kanału, to zachęcam cię do tego. Mam nadzieję, Max, że weźmiesz to wszystko na klatę, że to wytrzymasz tą całą krytykę i wrócisz silniejszy. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli długo czekać na ciebie. To tyle na dzisiaj, pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć!